Umiejętności wychodzenia z poślizgów, odpowiedniego pogonywania zakrętów, poprawnego ruszania i rozważnego hamowania – to tylko niektóre techniki, które nabędą uczestnicy kolejnej edycji programu Bezpieczny kierowca. Rozpoczęły się szkolenia prowadzone przez Piotra Starczukowskiego, cieszące się dużą popularnością w regionie wałbrzyskim. W pierwszej kolejności odbędą się szkolenia bezpiecznej jazdy na śniegu i lodzie. Kierowcy nabędą umiejętności panowania nad pojazdem w najcięższych zimowych warunkach. Odbędzie się również specjalny walentynkowy kurs dla par, który planowany jest na 26 lutego. W marcu z okazji Dnia Kobiet będą miały również miejsce warsztaty z techniki bezpiecznej jazdy przeznaczone jedynie dla pań. W następnej kolejności przeszkoleni zostaną uczestnicy indywidualni. W konkursie od lat biorą udział zarówno doświadczeni, jak i początkujący kierowcy. Szlifują oni swoje umiejętności pod okiem doświadczonych nauczycieli jazdy. Zakończenie bezpiecznego kierowcy wzorem roku ubiegłego planowane jest w Galerii Handlowej Wiktoria. Podczas wielkiego finału wręczone zostaną cenne nagrody oraz certyfikaty dla najlepszych uczestników. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.bezpiecznymyślnikkierowca.pl.